Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Dzień dobry, urodzinowy. Dzień dobry. Mężu. Gdzie lecimy? Na prosciutko. Na co? Na prosciutko. Prosciutko? Tak. Ej, a gdzie musimy iść? Do góry. Do góry. Tyle dobrego, że mamy tylko małą walizkę. To możemy od razu iść do odprawy, tak? Odprawy, no. Oh no! To schody nie działają. Moi drodzy, spaliśmy niecałe 2 godziny. Zarówno Radosław, jak i ja. Także super. Ale wyćmiemy się w samolocie. Nawet nie macie pojęcia, jak wielka jest kolejka do check-inu. Masakra, co? Nigdy takiej jeszcze nie było. Nigdy. Naprawdę, widzicie obok ile ludzi, także zawsze, zwłaszcza teraz, warto brać szybki taki track, fast track tutaj, bo nie ma ludzi do pracy na lotniskach. Także jeżeli ktoś już jest w Anglii i ma zezwolenie, wiecie o co chodzi? Nie chce czekać 2 godziny w kolejce? Nie, nie. I chce pracę, to udajcie się na lotnisku, bo na lotnisku pełno pracy. Naprawdę. W szoku jestem. Zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze w takich kolejkach nie byliśmy, nie? Byliśmy raz w West Midlands. O, patrz, tutaj też będziemy stali. 3 godziny. O, tutaj też będziemy stali. A wyliczyliśmy sobie 2 godziny równe. Jeszcze mieliśmy nadzieję zjeść śniadanie, ale chyba jednak się nie uda. No, moi drodzy, udało się. Odprawiliśmy się. Radosław się denerwuje, bo nie może zrobić location from... Denerwujesz się bardzo cały czas, ale masz wyniesioną bluzę. Nie lubię tego, bo zapomniałem to zrobić wczoraj. Zresztą i tak nie miałem czasu. Ale jest tak skomplikowana ta włoska, że ja piję. Także pijemy kawusie, bo potrzebujemy się dobudzić. Niestety nie damy rady iść do naszej żyrafy, no bo nie zdążymy po prostu. Za 15 minut na powiedzą, kiedy nam gate otwierają. O, super, bo tutaj akurat będziemy widzieli. Ale powiem wam, tak jak radzą przyjeżdżać na lotnisko 3 godziny, 2 minimum prędzej, to słuchajcie tej porady. 2 na pewno minimum, bo wow. I jeżeli 2, to tylko z fast trackiem, mi się wydaje, nie? Bo po prostu szok. Ludzie widać, że zmartwieni na maksa. Dobra, zdróweczko. Wow. Ależ pięknie. Yeah. Rybalka co? Dzień dobry, mój urodzinowy mężu. Jak to się mówi potem? Po italiańsku. Nie można ściągać jeszcze? Aj. Dostałam pieczątkę. Panowie paszport. Celnicy powiedzieli, Europejczycy idźcie. A ja mówię, ale ja chciałam pieczątkę. To dawaj. 20 euro. Idziesz, Siusiu? Tak. A ja zaczęłam się śmiać, a oni do nas. Dzień dobry. Także super. Bardzo fajne przejęcie. Bardzo ładne lotnisko. Bardzo ładne. Nie wiem, czy tutaj zaraz coś będzie widać. Już nie. Ale tam przy bramkach bardzo ładne. Jeśli chodzi o covidowe rzeczy, to ogólnie wiem, że wszystko mają znieść na koniec maja. A teraz tylko w aplikacji trzeba było wpisać, czy ma się szczepionki, czy ma się ostatnio przechorowaną chorobę, czy ma się test. Ja robiłam test, nikt tego nie sprawdzał. Nikt nic nie sprawdzał z COVID-em związanego, także tak. Tak więc idę sobie do łazienki, zostawiam paszport na rolce, wiecie, wyciągam ze spodni, żeby mi nie... Chociaż mam torebkę. Tak, telefon kiedyś zostawiłam. Wyciągam w szpitalu. Wyciągam ze spodni, żeby mi nie wpadł do kibelka. I mówię, na pewno nie zapomnę, no nie zapomnę paszportu. Idę myć ręce. Excuse me, is that your passport? Jola. Jest po prostu gorąco, muszę ściągnąć bluzę. Wow! Na to liczyliśmy, nie? Ponoć w niedzielę ma padać. Pokazuje, że jest 19 stopni, odczuwalna na 22, ale powiem wam, że jest po prostu rewelacja, a my nie zamówiliśmy sobie żadnego transportu. Także Uber pokazywał 18 euro stąd do hotelu. No ale oczywiście wiecie, jak samolot wyląduje, no to oczywiście zawsze jest drożej. Teraz pokazuje 32. Także poszedł Radosław i pyta się taksówkarza. No i znalazł taksówkarza i w taksówce 20 euro można płacić kartą. Także super. Hello! Jaki to jest piękny język! Myślałam, że będziemy szerować taksi z kimś. Nie. On nie ma maski, nie? Nie. Piękny język, co? Piękny. Ciao! Mówię do niego hello, on ciao! Cieszymy się? Tak. Jak bardzo? Bardzo. Best taxi Milan. Best taxi Milan. What's your name? Freddy. Ale pięknie. Radek, to jest nasz hotel chyba. Jak się nie mylę. Radio, to jest nasz hotel. Tu. Gambit?
No tak, Gombit Hotel, no. To tu. Wow. Wow, zobacz, w środku jakie drzewko. A czemu tu jest jakieś albergo napisane? Gdzie jest nasz hotel? Jak się tam wchodzi? Wow, ale klimat. Ale pięknie. Świetne. Ale klimacik fajny. No ładnie, zobaczymy. Tak, jak tutaj widzicie recepcję. O, tu jest wyjście na ulicę. Zaraz przy recepcji jest temperatura mierzona. Dopiero wyszliśmy z windy, ale na stronie widziałam, że jest jakiś czerwony pokój. I tak bardzo nie chcę tego czerwonego. Ale zając pewnie nasze szczęście, tu będzie czerwony. O, ale klimat, zobaczcie. Nie jest czerwony, nie jest czerwony, nie jest czerwony? Jest zielony. Super. Ale wieszak. Pokaż. Wow. O, wow. Ależ pięknie. Radzi, zobacz na to okno. O, wow. O, wow. Jezu, zobacz na to. Tutaj jutro pijemy kawę. Chociaż nie wiem, czy... Bo możemy sobie śniadanie. Mamy darmowy room service. I możemy sobie zamówić albo tutaj. Zobacz. Patrz, jak wysoko jesteśmy. Poka. Ale właśnie. Jezu, jak my wysoko jesteśmy. Pokaż łaźnię. Co ty tak skrzypisz? Super. Bardzo fajnie. Ale piękna. Wow, powiem wam, że... W ogóle ja wam chyba nie opowiadałam historii z hotelami. Mieliśmy taką... Po prostu parodia była. Zamówiłam jakiś tam hotel. Okazało się, że moja karta na Bookingu nie przeszła. W ogóle zamówiłam hotel, którego nie chciałam. O, w ten sposób. Okazało się, że karta w ogóle nie przeszła. Karta skończyła swoją ważność. I wyobraźcie sobie, chciałam zamówić drugi, ale Radosław mówi, wiesz co, chodź, zaszalejemy. I wziął ten. Przepiękny. Przepięknie, co? Zrobię jakieś zdjęcie, póki się jeszcze nie rozpakowaliśmy, co? O, ale ładnie. Uwielbiam taki klimat. Taka kamienica, jak mieliśmy w Lubsku w Polsce, nie? Super była, wysokie sufity. To był luksus. O, barek mamy. Z szampanami. Ze wszystkim. Z soczkami. Kapcie są. O, kapcie są super, bo ja nie wzięłam kapci. A szlafroki są? Chyba też są, nie? Z tego, co widziałam. Bądźcie, szlafroki są. Rewelka. Patrzcie w ogóle na ten widok. Co prawda jest troszeczkę głośno, ale już się tam pakują. Ale patrzcie, no tutaj jemy śniadanie, nie? Nie ma co, nie będziemy schodzić tam na dół. Super. Jak w filmach takich romantycznych, co Radzie? Kochanie, z takim widokiem, piweczko niefiltrowane. Dobre? Aż ja wezmę sobie łyczkę. Na 8 euro to całkiem dobre. 4 euro. Ale wysoko. Właśnie ja wam nie pokazałam. Oj, ale niedobre. Ja wam pokazałam, jak wysoko, patrzcie, jak wysoko to jest. Tak właśnie tak się zastanawiałam, że ta winda bardzo długo jedzie. Ale klimat. O, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. 21 lat dzisiaj. No czemu się? Co, tak ci źle z twoim wiekiem? Tak. Tak? Chciałbyś być po prostu młodszy. Chciałbym mieć 21. Ja bym nie chciała. Jeszcze jeden był zajebisty wiek. Nie wiem, nie znałam cię wtedy. No jestem 21, tylko jeszcze raz. Razy dwa, no. Super, dobra, idę ja się szykować i będziemy się wybierać na miasto. Tak? Nie to, moi drodzy, żebym ja mówiła, że ja nie jestem stworzona do sprzedawania Thermomixa, bo zobaczcie na to, jesteśmy sobie w hotelu i patrzcie, co ja wypatrzyłam oczywiście. Nie wiem, czy będzie widać tutaj w tym świetle. Czy wy to zobaczycie? Czy jego tu widać? Och, pani będzie widać, nie widzę sama w kamerze. Jest, stoi, TM6. Thermomix 6. Widzicie? Tam gdzie ja, tam Thermomix. Psy się gryzą, nie tylko nasza Luna niedobra. O, i to ostro, słyszysz? Mhm. Tego maluszka gryzą dwa staruszki. Bazylika, de... No to ta bardzo znana bazylika i jest też gdzieś tutaj bardzo znana restauracja. Santa Maria. Jest też tutaj gdzieś znana restauracja, która ogólnie wymyśliła lody Stracciatella. Oni je wymyślili. O jest, to ta bazylika, no to... O wow, ale to jest piękne. Akurat jakaś wycieczka jest. Ale pięknie. A ty przed
princeska Jola w panterkowej sukience. Pod bazyliką. Pod bazyliką. Ale zobaczcie tutaj, jaki klimat też. Jest to fajnie, bardzo fajnie. Wiesz, z czym, Radek, mi się to kojarzy? Nie. Z Karpaczem i z rodzicami moimi. I widzę Jurka normalnie. Przepięknie, jak gorąco. Radzie w krótkim rękawku i w krótkim rękawku. Ale tu ładnie. Pod kopułą dojrzałam piękny malunek. Tutaj niestety coś takiego się dzieje, a pokażcie mi. O wow, patrzcie na to. Aniołki grają sobie. Ale piękne. Ależ cudo. Poznaliśmy przed chwileczką Polaków i właśnie polecili to miejsce, ale nam w hotelu z kolei mówili, żeby tu nie iść, nie? Powiedzieli, że to jest takie właśnie bardziej już, wiecie, zrobione pod turystę. Co prawda też, wiecie, jest takie jedzenie, powiedzieli, italiańskie, no ale jest bardziej zrobione pod turystę. Ja bym chciała tutaj zdjęcie koło lwa. O Jezu, jakie to piękne. Patrzcie, moi drodzy, na te wszystkie. To są pizze, Radek? Nie, to jest taki chlebek. Tu akurat jest focaccia, a tu jest pizza. Patrzcie na to. Patrzcie na ten serek. Robiliśmy... Jezus, tą bym zżarła, powiem ci. Idziemy dalej. Ale idziemy dalej. O, jakie, zobaczcie, jakie bezy dla Radzie. Wow, ale to wygląda, co? Wygląda, powiem wam. Po włosku, także nie wiem. Ale jest chyba taki fajny, że od razu idziesz i masz wszystko. Masz primo, secondo, dessert. Cena 35 euro, to tanio. A tu jest jakieś za 50 euro. Spoko, na 3 disze, ale wszystko jest, mówię, po włosku. Także nie wiem, co sprzedają. Może... Patrz, automat na fajki? No, na tak. Ulicy. W szoku jestem. A nagrałeś tam to? Tak. Dobra, idziemy na tą zjeżdżalnię. Zjeżdżalnie, nie mówiliśmy, to jest taka niby kolejka, pociągi, nie wiadomo, czy to jeszcze będzie otwarte w ogóle, nie? No to streszczaj się. No nie, w ogóle nawet nie wiem, która jest godzina. Boże, wiecie co? Nie ma 15? Co ty? No a jak? No. 15. Ambulanca. Gdzie będziemy jedli? Nie wiem, na razie idziemy na to. Idziemy na kolejki, tak? Tak. Przepięknie. Ja nie chcę wyjeżdżać za 3 dni. No. Patrzcie tutaj na te widoki. Idziemy na tą kolejeczkę, co jest? Macie robić film? Film czy zdjęcie? Nie wiem. Idziemy na tą kolejkę, która jest gdzieś tam. I właśnie pani nam powiedziała, że po drodze będą właśnie widoki na całusieńkie miasto. I zobaczcie na to. To jest po prostu bajeczka. Dobra, moi drodzy, weszliśmy do tego Furnicolaco. No tak nawet pan powiedział. Furnicolaro. I pan nam powiedział, że to jest widokowe. I jako, że jesteśmy tutaj dopiero jakąś godzinę, nie mamy pojęcia, co jest grane, wytłumaczył nam, że kupując jeden bilet, możemy jego używać przez 75 minut i korzystać ze wszystkich środków transportu. Czy z busu, czy właśnie z tego, czy z busów. Z autobusów, czy z tego. Także teraz powiedział, to jest czysto widokowe. Także jedziemy. Zobaczyć widok, a potem będziemy. A on pionowo zjeżdża. A gdzie będziemy jedli? Tam myślisz, czy. Nie wiem, zobaczymy. 75 minut. Ona mówi, że tam te strzecie cela jest u góry właśnie. Tam u góry zdaje? Ja nie mam chęci na lody. Pamiętaj, że jestem cały czas na diecie. Już się odzwyczailiśmy od tych maseczek. W Anglii nie trzeba już bardzo długo. No ale jak trzeba, to trzeba. A dopiero za godzinę odjeżdża, że. No! Będziemy mieli tylko 15 minut na użycie. Naprawdę? Nie wiem. Ale super, jak gorąco.
No i dojechaliśmy i zobaczcie na to, w ogóle zobaczcie jak się samolot zbija, znowu nie wiem czy będzie widać. Chyba nie. Rewelacyjnie to wygląda. Ale pięknie, Radzio, co? Wyobrażasz sobie tutaj mieszkać z takim widokiem? Moi drodzy, spotkaliśmy znowu kolejnych Polaków. Ogólnie jest bardzo, bardzo dużo Polaków. Akurat teraz to były dwie panie, z którymi sobie ucięliśmy rozmowę. Do kościoła! Szalony. Z którymi sobie ucięliśmy pogawędkę. I tak o, panie miały lecieć już wczoraj, ale ze względu na sytuację w Polsce z kontrolerami lotu, odwołano im lot, ale mówią, ale zafundowali nam hotel, przedłużyli nam o jedną dobę. Mówi, no niestety kawioru i szampana nie było. Wiecie, o tyle dobrze, że te panie już przypuszczam, że były na emeryturze, nie? Także mogły sobie na coś takiego pozwolić. Inna sytuacja byłaby, gdyby ktoś musiał się stawić w pracy. Ale mimo wszystko zadowolone były, nie narzekały. Ale cały czas nie wiedzą, czy wrócą, czy na 100% dzisiaj lecą. Nie wiedzą po prostu. Powiedziały, że się znowu okaże później, także taka sytuacja. Taka sytuacja, moi drodzy. Ale bardzo dużo Polaków, nie? Moja znajoma z pracy, która tutaj mieszka, która ma męża Włocha, powiedziała mi, że tutaj w tym regionie będzie bardzo dużo Niemców. No, dwie pary chyba widzieliśmy z tym, co ty rozmawiałeś. A reszta to Polacy, zobaczcie na to. Powiem wam, że tak zauważyliśmy, że troszeczkę chcemy oszukać czas, bo mamy tutaj tak mało czasu. I pojechaliśmy właśnie tam na ten taras widokowy. Pojechaliśmy, przeszliśmy się dokąd można było i szybko wracamy, żeby znowu gdzieś coś innego zobaczyć. 3 dni to zdecydowanie za mało, ale też już powiedzieliśmy, że chyba to będzie nasza nowa ulubiona destynacja, jak to moja żona mówi. Nie, nowa ulubiona miejscówka. Jest po prostu super. Nie myślałam, że Włochy są tak fantastyczne, a pan, który nam pomagał przy wyborze biletu, po prostu rewelacja. Wyszedł, uhu! To takie miasto jak to, Bergamo, jest też Siena, jest jeszcze starsze i jeszcze ładniejsze. O Sienie słyszałam. O Boże, jakie to jest piękne, Jola. Dobra, idziemy coś chyba szukać już do jedzenia, nie? Ale stała się jasność. No, bo on coś tutaj, ten aparat już nie nadąża, już ma kilka lat, nie nadąża. Dobra, idziemy coś zjeść, ale chyba tam dalej idziemy, nie? O, tu ładnie w miarę. No zobaczymy. Znaleźliśmy jakąś restaurację, nie tą, co nam pani polecała, bo tam tylko były jakieś króliki I dziki, ale zobaczcie, jesteśmy tutaj winni, ale zobaczcie jakie już kwiaty są. To po prostu jest... Ja już to znam, całe górne Bergamo. To już jest Seattle, tak? Tam z powrotem to już... bardzo małe, ale bardzo fajne miasteczko. No nie, to jest stare miasto. A, no i jakieś roboty mamy. No zaraz kończą. Zaraz, no, także spoko. Radzie sobie zamówił duże piwko, ja sobie zamówiłam Aperol Spritz. Znaczy to duże, czy to jest takie duże jak polskie? Nie, to jest 0,4. Chyba duże. Do tego pani nam przyniosła wodę i przyniosła nam to. Szczerze wam powiem, że myślałam, że ser będzie po prostu tak na środku i że go sobie tak przekroję, że mi się tak rozleje. No ale pizza wygląda wybitnie. Na razie dzisiaj jest serwetka. Czerwoną. Czerwoną, no. Chyba teraz będzie szło. Buongiorno. Buongiorno. Super. Buon appetito. A Radzie bolone jest podane w ten sposób. Wygląda, powiem ci, super. I do tego jakaś tam pałatka. Nie, ty jedz. Zaraz wiesz, że spróbuję tego twojego? No, pewnie, że jak taka stara aluminiowa patelka. Hello, birthday boy. Hello, birthday girl. Nie jestem birthday girl. Jesteś, bo jesteś ze mną, to jesteś moją połowicą. Zjedliśmy pyszną świninkę. Surową. Boczek jako wędlina to było, to nie był taki boczek. Nie, to było gotowane. Ale powiedziała, że to dobre. To było dobre, ale to było gotowane, to nie było. Moja żona przyznała się, że mięso jest dobre, bo jest dla ludzi. Smaczne było. Smaczne. No, przecież ja nie mówię, że jest niedobre, ja lubiłam jeść mięso. Mi smakowało mięso przedtem. Zjedliśmy pyszne i czekamy na pizzę i czekamy na spaghetti bolognese. Ja wiem, że to może być rentre spaghetti bolognese w Anglii. Boże, dali jeść, ale mam ochotę ale spróbować prawdziwego. Ale to jest polskie danie, czy nie? No. No tak, ale to turyści jedzą tylko. No ale to masz dzisiaj pierwszy dzień dopiero, pierwsze jedzenie tak, tutaj. Tak, a na kolację pójdziemy na inne spaghetti.
Jeszcze będziemy kolor? Zobaczymy jeszcze. Oczywiście, że będziemy. Zobaczymy. Słonko zaszło i się robi chłodno. Ale to nic. I tak jest ciepło jak u nas doma. No, znaczy chłodno. Cały czas jest ciepło, ale wolałabym słońce w domu. Ale tam niedobre, tam takie menu nie było fajne. Tu. Jest okej. Okay. Jest, jak na razie jest zajebiście i to są moje najlepsze urodziny. Dziękuję, żona. Śpiewaj teraz, żono moja. Żono moja, ty moje szczęście w nieszczęściu i w mojej tęsknocie za wolnością. Tak się tego spodziewałam trochę. Dobra. Dziękujemy. Wish I could say I was finally over you. Truth.